Józef Michałek, twórca Radia Istebna, założyciel Fundacji Partnerstwo i Rozwój, pomysłodawca projektu Kultywator i wreszcie autor idei wielkiego narodowego pisania, a właściwie ręcznego przepisywania, strona po stronie epopei narodowej Pan Tadeusz. Mirosław Neinert, reżyser, aktor, twórca teatru Kores, inspirator i kreator, prywatnie super tata, przyjął zaproszenie do rozpoczęcia akcji. Jest pierwszy. Józek, cześć! Czy się udało spotkać? Się czuję jak Adam Mickiewicz, wiesz. Cała idea polega na tym, że wszyscy będą ręcznie pisać po jednej stronie. No i ty wylosowałeś z Jankielem koncert. Jankiela. Niesamowicie sobie wylosowałem, wiesz. Super. Zaczniemy koncertowo, że tak powiem. Jeden z najpiękniejszych fragmentów. Ale to jeszcze nie jest sam koncert, tylko przygotowania. Tak, bo my się też przygotowujemy do całego koncertu Pana Tadeusza. Że tak. I oto wielkie pisanie się zaczyna. Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Pisać będą ludzie kultury, sztuki i nauki, wielcy i szlachetni dzisiejszego świata. Poświęcą swój czas, żeby ręcznie przepisać jedną losowo wybraną stronę w trzech egzemplarzach. Gdy to Zosia widzi, podbiega i na białej podaje mu dłoni drążki, którymi zwykle mistrz we struny dzwoni. Powstaną trzy unikatowe dzieła. Jeden manuskrypt będzie zlicytowany w całości. Drugi rozdzielony na pojedyncze strony i też zlicytowany. Katowice, 10 pamiętna data będzie. Czerwca 2019 roku. Rękopis wykonał Mirosław Neinert. Cały dochód zostanie przeznaczony na podarowanie sztuki ludziom, którzy w ogóle nie mają do niej dostępu. Czasem z powodu biedy, czasami dlatego, że nigdy się z nią nie zetknęli i nie wiedzą, jaka jest piękna. Józef Michałek i projekt Kultywator zamierzają dotrzeć do nich i spowodować, żeby zakochali się w sztuce na całe życie. A wtedy wiele się zmieni. Trzeci, ostatni egzemplarz tego niezwykłego rękopisu zostanie troskliwie zabezpieczony i zarchiwizowany. Poczeka na swój inny czas. I kiedyś znowu, dzięki niemu, stanie się coś dobrego.